Witajcie. Dzisiaj jesteśmy w dość szczególnym miejscu, takim bardziej miejscu mistycznym, miejscu związanym z kultem. Jesteśmy w miejscowości Kniazie, to jest bardzo blisko granicy z Ukrainą. Co tutaj robimy? Zwiedzamy ruiny cerkwi. Cerkwi w Kniaziach, cerkwi pod wezwaniem świętej Paraskewy czy Paraskiewy. A zaraz więcej powiem o tej świętej, o tym kulcie. Natomiast mówiłem, miejsce mistyczne. Patrzcie, co tutaj jest. Jestem po prostu na dawnym cmentarzu grekokatolickim, gdzie są krzyże, stare krzyże, związane z tym miejscem, bo tutaj funkcjonował cmentarz grekokatolicki. Po prostu niesamowity klimat tego miejsca. O co chodzi z tą Paraskewą? Czy Paraskiewą? To była święta z XI wieku z Bułgarii, która po śmierci rodziców wyemigrowała na pustynię w Jordanii, gdzie żyła w takim trybie pustelniczym, była taką jakby eremitką. Jej się tam objawił anioł pański i nakazał jej powrót do kraju, do Bułgarii. Ona wracała, ale wracając chciała odwiedzić Konstantynopol i parę innych miejsc związanych z kultem wschodnio-chrześcijańskim, grekokatolickim. I tak zrobiła, po czym zmarła. No i została otoczona takim kultem. Jest dość popularną świętą właśnie na Bałkanach. Jej relikwie też funkcjonują. Ale mówię, miejsce niesamowite z klimatem. Tutaj w tych Kniaziach właśnie powstała jedna z wielu cerkwi tak naprawdę pod jej wezwaniem. W Polsce chyba było około 30 tej Paraskewy. I to jest cerkiew z roku 1790, znaczy została budowana w latach 1798-1806, ufundowana przez miejscowych kniaziów. Stąd też ta miejscowość nazywa się Kniazie. Czyli takich książąt. Kaplica murowana, znaczy cerkiew murowana, ale powstała w miejscu dawnej cerkwi drewnianej, która tutaj stała i właśnie w okolicach tego cmentarza, na którym teraz jesteśmy. No ja zawsze w takich miejscach jestem pełen zadumy, jakiejś takiego szacunku do ludzi, którzy tutaj żyli, wyznawali kult, czy po prostu później zmarli. Robi to robotę. Cerkiew jest wyżej, zaraz do niej dojdziemy. Ona jest ruiną. Cerkiew murowana tutaj nad drzwiami skarbca tej cerkwi były nazwiska wszystkich możnych, czy tych kniaziów, którzy ją ufundowali. Natomiast w tej cerkwi były ponoć relikwie tej Paraskewy, które tutaj zostały przywiezione w 1916 roku z Rzymu. Dochodzimy do cerkwi, ona jest niedaleko tego cmentarza, kilkadziesiąt metrów. I to jest taka cerkiew, gdzie centralną częścią jest okrąg i ona jest, ma jakby takie cztery nawy. Jest po prostu na planie krzyża.
ta cerkiew, no oprócz tego, że były tutaj relikwie, była dość ważnym miejscem tutaj kultu miejscowej ludności, to została ucierpiała podczas II wojny światowej. Tutaj w ogóle zachowana murowana dzwonnica. Też taki unikat. Tam były kiedyś dzwony po prostu. Cerkiew. Tutaj przez ten teren przechodziły walki na froncie wschodnim i została uszkodzona najpierw pociskiem artyleryjskim w 1941 roku, a później została spalona w 1944 roku i praktycznie od tego 1944 roku jest w stanie ruiny. Natomiast tak naprawdę to jest też taki smutny pomnik czy symbol tych terenów Kresów Wschodnich, bo ludność miejscowości Kniazie bardzo wycierpiała podczas II wojny światowej. Wioska została spacyfikowana przez Niemców, a po wojnie ludzie tutaj już, przynajmniej ci grekokatolicy, się nie osiedlili, bo ci, którzy przeżyli, albo wyemigrowali na tereny dzisiejszej Ukrainy, albo po prostu zostali przesiedleni stąd na tak zwane ziemie odzyskane. Stąd też taki smutny epizod i tak naprawdę pomnikiem, pozostałością jest ta cerkiew majestatyczna, piękna, ten cmentarz, o który chyba jeszcze ktoś dba, bo widziałem zdjęcia, gdzie są po prostu znicze, może jeszcze ktoś tu został z tych grekokatolików, a może zwyczajnie poprzez szacunek dla dawnych mieszkańców. Tam w środku w ogóle widziałem, jest jakaś ponapara, robią sobie zdjęcia, bo sceneria jest piękna tej cerkwi w środku. Tam sobie zaraz wyjdziemy, poczekamy, że oni wyjdą, żeby nie przeszkadzać. Właśnie widziałem dużo zdjęć par młodych, które sobie po prostu robią tutaj zdjęcia, bo no, cerkiew jest taka mistyczna. W ogóle ta cerkiew była też planem filmowym. Film chyba był nominowany do Oscara Pawła Pawlikowskiego, Zimna wojna. Właśnie jedna z finałowych scen ma miejsce w tej cerkwi. Ekipa filmowa też troszkę oczyściła to miejsce, usunęła jakieś graffiti, bo no niestety takie miejsca padają łupem wandali. A szkoda, także no jest trochę w lepszym stanie. Też jak dodali jakieś te dekoracje, coś tutaj zostało. Zobaczymy sobie, jak wejdziemy do środka. Natomiast szkoda, bo tutaj już naprawdę nie zachowały się te polichromie, te oryginalne, czy ołtarz z Jezusem Chrystusem. No ale miejsce i tak warte odwiedzenia. Krótki urbeksik, ale chciałem to zobaczyć, bo bardzo mi się to kojarzy z kościołami wczesnobizantyjskimi, jakie widzieliśmy na Cyprze w tym roku. Świętego Filona i świętego Focjusza. Ja wrzucę tutaj odpowiednio linki do nich, bo tam robiliśmy fajne eksploracje. To też są to są dużo starsze budowle, tam datowane na X, XIV czy XV wiek, stojące też na pozostałościach, na ruinach wczesnych bazylik, tam nie wiem, z IX wieku. I fajnie takie miejsca się odwiedza. Czuć po prostu taki no, mistycyzm, jakiś kult, jakieś no, tajemnice. Także fajna sprawa. No ja poczekam, aż ta para sobie tam wyjdzie i wyjdę i cyknę coś w środku, bo fajne miejsce. Ruiny cerkwi to niesamowite miejsce i niemy świadek dawnej historii tych terenów. Cisza i mistycyzm tego miejsca przemawiały do nas z każdej strony. W pobliżu ruin znajduje się murowana dzwonnica parawanowa i stary, rozległy cmentarz. Zachowało się tutaj ponad 100 kamiennych nagrobków, a na niektórych z nich dopatrzymy się nawet wyraźnych napisów w alfabecie łacińskim lub cyrylicą. Kniazie to dziś niewielka miejscowość leżąca w cieniu większej Lubyczy Królewskiej.
Jednak przed II wojną było tutaj 5500 wiernych. Cerkiew zdobiły polichromie autorstwa Kunickiego, Skopowskiego, wykonane w 1822 roku oraz artystów szkoły krakowskiej Monastyrskiego i Kopystańskiego, namalowane w latach 60. XIX wieku. We wnętrzu znajdował się ikonostas z XVIII wieku z obrazem Jezusa Chrystusa namalowanym we włoskim stylu oraz ołtarze fundowane głównie przez Putkiewiczów, Putków, Łopuchów i Rałów. Od 1916 roku w cerkwi znajdowały się relikwie świętej Paraskewy, przywiezione z Rzymu przez Kazimierza Lubeckiego. Także teraz wchodzimy do środka, bo główna atrakcja jest wewnątrz. Wow! To jest niesamowite. Ta kopuła tutaj. Tu jest główne wejście, które jest zamknięte, zabite deską, ale tak naprawdę ta główna część kościoła, znaczy cerkwi, no robi wrażenie. Efekty specjalne. To jest fajne, bo tutaj się zachowała jeszcze jakieś freski czy coś. No, chyba oryginalne, bo ta ekipa filmowa, z tego co pamiętam, z tej zimnej wojny, to robiła tak na wysokości aktorów. Coś tutaj było pododawane, pomalowane. Oni też usunęli graffiti, które tutaj zalegało. No jeszcze jakieś pozostałości są. Ale to powyżej to jest chyba oryginał. Tak jak mówię, no, ta kopuła się zawaliła po tym pożarze w 1944 roku. Wcześniej cerkiew ucierpiała w wyniku strzału artyleryjskiego podczas II wojny światowej. Wow, ale klimat. Tutaj był ołtarz. I chyba jakieś pomieszczenia boczne, może jakaś zakrystia. No, ja nie wiem, jak się zakrystia nazywa w cerkwi, ale pewnie podobnie. Stanę sobie jeszcze tutaj. Ta cerkiew ponoć miała być, ci kniaziowie obudowali na 1000 ludzi. Nie wiem, czy 1000 ludzi tutaj by weszło, ale chyba może wioska kniazie miała tyle mieszkańców. Ale zobaczyłem tutaj coś fajnego, że się chyba tutaj da wejść. Mam nadzieję, że się to nie zawali. Tu było wyjście na wyższe pięterko. No, mam nadzieję, że to się mnie utrzyma. No dobra, widzieliśmy wszystko, także ja stąd schodzę i łączymy się sprzed głównego wejścia. Całkiem fajna i udana eksploracja, bo
nie dość, że ruiny fajne i poglądaliśmy, udało się polatać dronem, chociaż musiałem ten lot zgłosić jeszcze do Straży Granicznej, bo tutaj mają rezerwowaną strefę na wypadek jakichś przelotów wojskowych czy no, służbowych samolotów czy helikopterów. W ogóle tutaj mówiłem wcześniej, że była młoda para, która sobie robiła zdjęcia w środku. Ten kościół, ta cerkiew jest często wykorzystywana na tego typu sesje. Młoda pani i młody pan. Dokładnie, młoda para. I oni później stali tutaj dokładnie, gdzie stoimy, naprzeciwko tych drzwi wejściowych. I fotograf robił mi zdjęcia, a ja w tym czasie startowałem dronem i zaproponowałem, że strzelę im parę fotek trochę z innej perspektywy, z góry. Zgodzili się, więc mam im podesłać. A później zrobiliśmy sobie fotkę razem na pamiątkę, także oni mają przysłać mi tą fotkę. Także fajnie, nawet w takich miejscach opuszczonych, w ruinach można poznać ciekawych ludzi, nawiązać ciekawe kontakty, wymienić jakieś spostrzeżenia. Pogadaliśmy tutaj, co jest jeszcze ciekawego w okolicy. No ale cóż, my lecimy dalej, bo czas nas nagli, także dziękujemy bardzo za ten odcinek i trzymajcie się. Pozdrawiamy, pa!